W naszym postsekularnym cyklu chciałbym zaproponować krótką przerwę, a okazja ku temu jest istotna, jak mi się wydaje. Mianowicie zmarł akurat w trakcie naszego cyklu, czyli pod koniec października 2024 roku, twórca, fundator, ojciec założyciel, no, tytułów jest wiele, teologii wyzwolenia Gustavo Gutierrez. Dożył sędziwego wieku, urodził się bowiem w 1928 roku w Limie, a więc zmarł w wieku 96 lat. I można powiedzieć bez przesady, że bez jego udziału, bez jego książek, teologia nie tylko katolicka, ale chrześcijańska, a może i nie tylko chrześcijańska, wyglądałaby zupełnie inaczej. Otóż pod koniec lat 60. ten zupełnie nieznany nikomu teolog z Peru napisał książkę, która zrobiła światową karierę. Jej tytuł Teologia Wyzwolenia stał się jednocześnie znakiem firmowym nowego sposobu uprawiania teologii, w której centrum stanął człowiek, zwłaszcza człowiek ubogi, człowiek poddany różnym formom zniewolenia i opresji. Co było wtedy zupełnie czymś niesłychanym, gdyż teologia, tak jak i do dzisiaj dla wielu, kojarzy się przede wszystkim z dość hermetycznym językiem religijnym, interpretującym teksty religijne, dogmaty różnych systemów religijnych. Natomiast rzadko kojarzona była z możliwością interpretowania rzeczywistości. Jeżeli już, to ten rodzaj refleksji był kojarzony z filozofią i to filozofią odległą od religii, zwłaszcza od chrześcijaństwa, mianowicie z marksizmem. I to skojarzenie nie jest bezzasadne, bo od chwili, gdy koncepcja teologiczna Gustavo Gutierreza zaczęła zyskiwać coraz szersze uznanie, najpierw w jego kraju i w ogóle w Ameryce Południowej, a dość szybko, bo już w latach 70. na całym świecie praktycznie, to pojawiły się od razu oskarżenia, że jest to teologia inspirowana przez marksizm, nie tylko zresztą, ale co więcej, była interpretowana jako rodzaj piątej kolumny Rosji komunistycznej wtedy i że należy jej się za wszelką cenę wystrzegać i ją krytykować. Sprawa jest dość skomplikowana i złożona, zwłaszcza jeśli mówimy o teologii wyzwolenia w Polsce, gdzie ten rodzaj ostrzeżeń przed teologami wyzwolenia, bo był nim nie tylko Gutierrez, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale również wielu innych, być może jeśli Państwa ten problem zaciekawi, kiedyś zaproponuję cały cykl poświęcony teologii wyzwolenia, ale dzisiaj chciałbym się skupić właśnie tylko na Gutierresie. Otóż Gutierrez w tej swojej klasycznej książce Teologia wyzwolenia mówi od razu na pierwszych stronach o tym, że w istocie zainspirowała go przede wszystkim Biblia, a zwłaszcza Księga Wyjścia. Ta księga Starego Testamentu, w której jest mowa o tym, że Bóg usłyszał cierpienia swego ludu i posługując się swoim posłańcem, Mojżeszem, wystąpił w obronie ludu Izraela i wyprowadził go zwycięsko z niewoli egipskiej.
przeprowadzając przez Morze Czerwone, przez pustynię i wreszcie wprowadzając go do Ziemi Obiecanej. Ta księga jest najważniejsza w teologii wyzwolenia, bo pokazuje właśnie zamysł teologii, która ma pomóc ludziom wyjść z różnych zniewoleń. I to jest poniekąd tradycyjny sposób uprawiania teologii, bo przecież religia, a teologia służy religii, no ma służyć wolności, uwolnieniu człowieka z różnych zniewoleń. Jednak były one do tej pory utożsamiane głównie ze zniewoleniami duchowymi, moralnymi, z grzechem, z nałogami. Natomiast nie dotykały myśli teologów struktur społecznych, to co jest poniekąd specjalizacją właśnie filozofów marksistowskich. Natomiast Gutierrez, i na tym polega nowość i rewolucyjność jego pomysłu, powiedział: no przecież to co Marks razem z Engelsem zaproponowali w manifestie komunistycznym, a wcześniej sam Marx w Kapitale, to jest nic innego jak proponowanie wyzwolenia z sytuacji uciemiężenia, o czym tysiące lat wcześniej mówiła sama Biblia. No i cała książka jest oczywiście głównie z odniesieniami do Biblii, do Starego i do Nowego Testamentu, do nauczania Jezusa. Niemniej jednak zapamiętano mu ten niesłychany gest otwarcia na filozofię marksistowską, i to sprawiło, że dość szybko napotkał ze strony kolegów teologów na ogromne trudności i sprzeciw, bo oni twierdzili, że to jest nieuprawnione, że tak nie można robić, że to jest niebezpieczne, że to jest niezgodne z duchem Ewangelii i tak dalej. No, gdyby to były tylko dysputy specjalistów, to może nic złego by się nie działo. Gorzej, że do tej specjalistycznej dyskusji włączył się również oficjalny Kościół, papież, kardynałowie. No i stało się tak, że dla wielu teologów głoszenie ich teologii stało się niemożliwe, niebezpieczne. Wielu z nich było wzywanych do Rzymu, żeby się wytłumaczyli. Zakazywano im drukowania ich tekstów. No i tak samo można powiedzieć było z Gutierresem, zwłaszcza w takich krajach jak Polska na przykład, gdzie teologia wyzwolenia do dzisiaj ma tę złą sławę właśnie flirtu z marksizmem. Natomiast w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, no już nie mówiąc o Ameryce Łacińskiej, ten rodzaj analizy teologicznej stał się zaczynem, początkiem ogromnego ruchu odnowy Kościoła. Powstały tak zwane wspólnoty podstawowe, gdzie właśnie ludzie, czasem prości, bez żadnego wykształcenia, byli traktowani jako równoprawni partnerzy w dyskusji teologicznej, gdzie przynosili swoje doświadczenie życiowe i czytali jednocześnie Biblię i zastanawiali się, jak można jedno z drugim połączyć, jak Biblia może pomóc im lepiej żyć. No, ostatnie lata Gutierresa nie były takie złe. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy papieżem został jego kolega z Ameryki Południowej, Argentyńczyk Bergoglio, również dla teologii wyzwolenia nastąpiła dobra passa. On sam został zaproszony przez papieża Franciszka do Rzymu, który mu podziękował za jego wkład w odnowę katolicyzmu. Krótko mówiąc, teologia wyzwolenia jest czymś ważnym, czymś zasadniczym. No, mamy w języku polskim tłumaczenie tej podstawowej książki już od 1976 roku i myślę, że odejście założyciela teologii wyzwolenia może być takim dobrym momentem
żeby do tej jego książki wrócić, przeczytać ją i wyrobić sobie własne zdanie już bez narzuconych interpretacji przez innych.